nazywam się Amiens, widz wizualnie, a wy oglądacie Wiztok z mokrą głową. Dziś będzie o czymś, co mnie zaskoczyło, dla was zaskoczeniem wcale być nie musi, a mianowicie Wielka Szóstka, film sprzed paru lat, Big Hero 6, dostaje swoją kontynuację. I to nie jest kontynuacja, której ja oczekiwałem, to nie jest kontynuacja, na którą jakby dałbym sobie rękę uciąć. Dla której dałbym sobie rękę uciąć, czy nie będzie drugiej części kinowej Wielkiej Szóstki. Przynajmniej na razie nie została zapowiedziana, może się pojawi, bardzo liczę. Chciałbym, żeby to było coś takiego, jak zrobić z Kung Fu Pandą. Dlaczego z Kung Fu Pandą? Bo tam też pomiędzy filmami pojawił się serial. Tak, w 2017 roku zacznie wychodzić Big Hero 6 The Series. Odpowiadać mają za niego ludzie, którzy się nazywają, których bardzo szanuję, ale imion i nazwisk absolutnie nie pamiętam. Mark Corkle i Bob Shuley to są twórcy, oryginalni twórcy czegoś, co się nazywa Kim Possible i co po prostu uwielbiam. I ogromny szacunek dla nich za to, co zrobili z Kim Possible. Więc bardzo optymistycznie patrzę na to, co może stać się z Wielką Szóstką. Historia ma się skupiać wokół Hiro Hamady, ma się pojawić cała reszta bohaterów, czyli Baymax, Wasabi, Honey Lemon, Go-Go i Fred. I skupienie ma być głównie na Hiro Hamadzie i historia ma podłapać wtedy, kiedy skończył się film, czyli Hiro Hamada trafia na tą uczelnię, to chyba nie szkoła, na tą uczelnię i są te jego perypetie szkolne, a później są perypetie zapewne też jakieś sercowe i walka ze złoczyńcami różnymi, którzy się pojawią. Złoczyńców tam jest sporo i głównie, co jest fajne, głównie to są super złoczyńcy z super technologią, bo na tym się w końcu skupia. Oni wszyscy są młodymi geniuszami. Najmłodszy jest właśnie Hiro. Nie, przepraszam, Baymax jest najmłodszy, ale on nie jest geniuszem, on jest robotem. Damn it! No ale będą walki, będą fajne rzeczy i teraz drobne ale, które mi się podoba, ale wam się nie musi podobać. Animacja będzie w 2D. Ma być stylizowana na to, jak wyglądały napisy w Wielkiej Szóstce, czyli te takie ładne, jakby malowane, trochę pastelowe, trochę takie pochlapane rzeczy. Mi się to bardzo podoba. Ja jestem za. Ja jestem fanem dwuwymiarowej klasycznej animacji. Jeżeli zrobią to dobrze, to będzie fantastycznie. Jeżeli zrobią to źle, to będę płakał z wami. Chyba że będziecie się cieszyli ze mną, bo zrobią to dobrze, a też lubicie 2D. Jaka jest wasza opinia? Czy wy chcielibyście zobaczyć kontynuację do Wielkiej Szóstki w formie filmu kinowego? Czy serial? A jak serial, to 3D czy 2D? A może macie jakiś inny tego typu film, który chcielibyście zobaczyć, żeby coś pociągnęło go dalej, bo nie skończyli tego tak jak chcieliście, nie wyczerpali tematu, a film odchodzi w zapomnienie, nie wiem, przypomnijcie mi coś takiego. Ja wam dziękuję za uwagę, hej! I może wreszcie zrobiliby jakąś fajną grę na podstawie Wielkiej Szóstki, która pojawiłaby się w kontynuacji Ralfa de Molki, który ponoć ma powstać, ma być ten sequel. I cały świat staje otworem. Wszystkie filmy, wszystkie gry na podstawie, nie wiem, Marvela, tam superbohaterowie i tak dalej, pojawiające się u Ralfa de Molki. Meta Contest! Nie mamy praw do połączenia, nie wiem, Wielkiej Szóstki z uniwersum Marvela, ale w Ralfie de Molce są razem. Booyah!